Jest to nowy instrument, który jest stosowany w polityce rozwoju regionalnego i rozwoju gospodarczego. Kontrakt polega na tym, że w nim zawierane będą inwestycje krajowe, inwestycje regionalne i one muszą się wzajemnie uzupełniać. Będą też bardzo różne źródła finansowania. Będzie to program krajowy, będzie to program Polska Wschodnia, program Infrastruktura i Środowisko. Będą też środki z budżetu i też z innych funduszy, którymi dysponuje państwo. Także jest tu wiele źródeł finansowania, wiele projektów i w końcu będziemy mówili o kategorii takiej jak przedsięwzięcie, które gromadzi w sobie różne projekty, które wzajemnie na siebie zachodzą, oddziaływują i dają oczywiście efekt rozwoju gospodarczego i rozwoju regionalnego i społecznego.